ale się cieszy Bolo, że nie poszliśmy tutaj w szkołę i cały dzień możemy grać sobie w Brawl Stars. Właśnie, ja co też ty powiedziałeś? Co robi Papalion? Przepraszam, ale ja tutaj odpoczywam, wiesz co, nie możemy iść do szkoły. Dzieci do szkoły! A czemu ty nie jesteś... chcemy iść do szkoły! No właśnie! Dawaj te telefony, dawaj ten telefon, Ja nie mam telefonu, dlaczego ten telefon. Okej. Ale i tak jest rozładowany. Dobra, daj ten telefon, Bolo. Dobra, Bolo. A czemu ty jesteś taki zdrowy nagle, ej! Tak, mam dwa. Wychodzimy. Dzisiaj się wami zajmuję, rozumiecie? Dzieciaki. Ale jak zajmiesz syn? No właśnie, przecież my nic nie zrobiliśmy złego. Złego? O, to mało powiedziane. Idziemy do szkoły, za mną. Co? Ale my jesteśmy chodzy po prostu i chcieliśmy spędzić dzień. Dokładnie, dokładnie. Ale mnie to nie interesuje. Dobra. Natychmiast po was uka trupie. Idziemy, dobra. Ej, Polo, jest jakiś przypał. On się zezłościł chyba na nas albo coś, no nie wiem. No właśnie, ale... my go chyba w ogóle nie przekonamy, więc no właśnie, ale czemu on jest taki surowy? Chodźcie szybciej, co tak wolno? No idziemy. Coś banka. Nie wiem właśnie, czemu tak jest, ale wiesz co? Trzeba się go słuchać chyba, bo nie mamy sensu. No dobra. Dobra, to idziemy w takim razie, panie surowy Palionie. A czy ja mam pytanie? No? Dlaczego jest pan taki surowy dla nas? Żeby was nauczyć życia. Życia? Ale ja jestem dobry w życie przecież. Umiem grać w Brawl Stars na przykład. A ja też umiem grać w Brawl Stars. Nie mogę tego słuchać, A czy jak będziemy grzeszni, to oddasz nam telefony? Czy nie? Jak dostaniecie szóstkę. Ale z czego szóstkę? Dobra, to jest niemożliwe. No właśnie, to Bolo to do już czego? Jest to... Z każdego my przedmiotu. My już nie odzyskamy tych telefonów, Bolo. To jest po prostu koniec, dobra. To jest koniec, ja szóstki nigdy nie miałem. Bez... Co jest to wygadacie? Ja nie wiem. Szóstkę, nie? Zapraszam do klasy. Jedynie. Dobra, a w której klasie matematycznej? Tak. Bolo, chodź tu, bo matematyka jest. Dzień dobry, pan. Siadać w pierwszych ławkach. A to jest tabliczka mnożenia? No, do pierwszej ławki. Natychmiast. No dobra. Natychmiast. Mogę do tej, Do pierwszej ławki natychmiast. Ja nie mogę, no dobra. Pana, słuchaj, tego jak jest. Będę słuchał. Siedzieć. Ja ogólnie chcę zgłosić, że nie mam zadania domowego. Nikt nie prosił cię o zdanie, nie podniosłeś ręki. A ja mam pytanie, pani. Nikt nie prosił cię o zdanie, podnieś rękę. Tak. Podnoszę rękę? Tak. To ja mogę iść do toalety? Nie ma opcji. Dlaczego? Przepraszam, podnoszę rękę. Tak. Ja bym chciał zgłosić nieprzygotowanie, bo ja nie mam zadania domowego. To od razu jedynka. Ale jak to jedynka w dzienniku? Telefonu nie dostaniesz w takim razie. A ty masz zadanie domowego? Ty wychodzisz z ławki, wracaj do ławki, bo jest matematyka. Pierwsze zadanie. 2 + 2 równa się, Bolo. Boże, ale nie boli brzuch, panie nauczycielu! No właśnie, nie skory! Nie ma opcji! Ja się czuję, karetą. Nie ma takiej opcji! Masz odpowiedzieć na 2 + Co ty robisz? Nie, to jest jedynka. Jedynka do dziennika. Wie pan co, bo panie Palionie surowy, bo Bolo ogólnie się źle czuł, on mi mówił, że musi ten, bo on ma zapalenie pęcherza i on do toalety siku musi chodzić. To i tak jest jedynka. No ale to nie można tak zrobić, to jest nieuczciwe! Nie interesuje mnie to. Nie, wie pan co, to ja panu rozwiążę te zadania, ja chcę poprawić tą jedynkę. 2 + 2 równa się... Co to ma być za śmiechu warte? Śmiechu warte żarty! Wyzuchniałem w toalecie, wie pan? Ale czemu ty jesteś psową? Bo zamieniłem się w psułkę, gdy byłem w kiblu, bo jakoś tak, wiesz, no nie wiem, co mi się tak stało, ale chyba przez to, że się źle czuję. Zaraz się wkurzę! Dobra, zdejmuję to. Dobra, 2 + 2 to 4. Dobrze, brawo. No, dostajesz 6 i masz 1. Czyli 3. Czyli masz 3. A ja mogę poprawić 3? Możesz poprawić 3. To zgłaszam się, chcę poprawić 3. 2 + 2 × 2 równa się. Dobra, 2 × 2 to 4 + 2 to 6. Bardzo dobrze, no czyli masz 4. No ej, ale chciałem poprawić na 6! Poprawiłeś na 4, tak? No, bez sensu, a 4 to już dostanę telefon z powrotem? Nie, to jest tylko na 6. No dobra, dobrze, ale... Bolo, ty dostałeś 1, telefonu nie otrzymasz przez następny miesiąc. Ale proszę, ja jestem dobry z matematyki, nie wiem, czy ten, klejnoty. Przestańcie mnie wkurzać! Co jest to, Bolo? To chyba serio mówi. Wychodzimy z klasy. Bolo, jakiegoś...
Nie wiem, Bolo, ale jest lipa, może jakoś uciekniemy, czy będzie większy przypadek. Może boskie, może ucieknijmy zaraz, co? Jakoś wiem, w jakiś sposób inny. Zapraszam do mojego domu. Oczywiście idziemy do pana domu, panie surowy palionie. Czemu pan jest taki wielki? Chodźcie, bo taki się narodziłem. Ale on jest ogromny, jeśli ty to widzisz, on normalnie on ma 4 metry. On jest potężny, ale nie wiem, jak on ma niego uciec nawet. No nie wiem, ale to będzie bardzo trudne, żeby od niego uciec. Ja to myślę, że nas może się to po prostu nie udać, Bolo. Pytanie, czy on jest też sypsizny, ale właśnie mam no, to chyba tak, on jest. Zapraszam. To nie malutcy, więc... Co ty tak krzyczysz, panie palionie? Zapraszam do mojego domu. A ja chcę teraz do mojego domu iść, bo ja mam obiad, mama mnie woła. A my se chcę pić. Odprzątaj ci mój dom teraz. Twój dom mam posprzątać? Za co? Zapraszam. Ale dlaczego? Macie 3 sekundy. No dobra, ale dlaczego? 3. Nie. Dobra. 2. Dobra, dobra, dobra. Ale przecież to ma no kic, przecież ja nie wiem. Dobra, to poczekaj. Wiesz co, nie, to udajemy, udajemy, że udajmy, że sprzątamy, tak. Dobrze. Ale tutaj jest brud, musimy posprzątać, bo tu jest brudno. Dobra. Ale sypu na dywanie. Oj, tak. Wycepać. Czepać trzeba, wycepać dywan i tutaj trzeba wytrzeć. Oj, brudny dom. Ale lobaków na tym dywanie, Boże. Ja, tak. Słyszysz, panie surowy palionie, ma pan bardzo duży brud, ale my go posprzątaliśmy. Co się stało, bo spałem, co się dzieje? Nie, dużo brudu było, dużo brudu, ale... Gdzie dużo brudu? W dywanie głównie i pod tymi, pod miodą. Czyli wszystko jest czyste, tak? Tak jest, wracamy do domu, cześć panie palionie. Dobrze, teraz musicie posprzątać dom Bola. Bola? Ej, w sumie to gdzie? Albo najpierw Lola. Ej, dobra, bo ja mam mega syf akurat. Ale my się tak nie chce sprzątać, dobra. Posprzątajcie, bo ja wiem co się dzieje tam no na dole. Dobra, to chodź, weźmiemy jakieś mieczyki, żeby ten posprzątać ten syf. Ej, dobra, serio, dobra. To jest lipa. Dobra, to poczekaj, ja skraftuję nam mieczyki jakieś. To ty tu masz. No dobra, cicho, czekaj. Posprzątajcie dom Lola. No dobra, ja muszę zrobić nam itemy do sprzątania, co my jesteśmy, co? Zrób te mieczyki, bo ja będę tu nic tej 30 sekund na posprzątanie domu Lola. Szybko. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Wszystko git, 15. Ale panie sobie palionie, to jest wszystko już normalnie tacy posprzątane. No i git, no i 10. No ale 9. Nie, ale nie 8. 7. Ale mleczyki to nie jest brud, mleczyki to nie jest brud. Ale może on nie lubi mleczyków i on chce je zniszczyć. No ale to jest przesady, no mleczyki, Bolek, to są no ale ja nie chcę mleczyków, może. Ostatni mleczyk. Oj, dobra, to było przerażające akurat. Panie palionie. Zdążyliście na czas. Uff! Dobra, Bolek, to chyba dostaniemy te telefony, co? Dostaniemy. Czy nie? Jeszcze nie. Jak to jeszcze nie? A ja muszę zagrać, bo nie stwierdzę. Teraz będzie karne bieganie wokół domu. No chyba nie. Żartujesz. Że my jeszcze koło domu mamy biegać, tak? Zapraszam. Nigdy nie poszedłem na WF. Ja też nigdy na WF-ie nie byłem. Jedyne co mam wspólnego z WF-em to unikanie WF-u. Będziecie biegać wokół mojego domu. Wokół twojego domu? Tak. Ale z jakiej racji? Co to ma nam 48 dać, okrążeń. Czas start. Dobra, chodź Bolek, startujemy razem. Biegamy. Chodź, no. Ale nie szybko, bo... No Bolo, to nawet to idziemy po prostu pieszo. Ja nie będę się męczył, a poza tym to telefon w sumie i tak mam rozładowany. Ani jednego kółka jeszcze nie zrobiliście. No bo my biegamy wolno. Bo my nie jesteśmy tutaj biegaczami zawodowymi. No właśnie, i tyle ci mam do powiedzenia. Jeden. Ja dobra, nie pozostałe kółka 47. Dobra, Bolek, powiem ci tak. Poczekaj na mnie, bo ja jestem za tobą. Powiem ci tak, Bolek. Musimy jak... robimy, tak? Gdzie ma to telefon? Jak będziemy za domem, to uciekamy. Dobra. Ale nie mogę, uwielbiam biegać, juhu! Co wy knujecie? Czy wy powiedzieliście, że chcecie uciec, jak będziecie za moim domem? Nie! My chcieliśmy powiedzieć, że jak będziemy za domem, to przyspieszamy. Dobrze, ja was widzę. Tak, teraz przyspieszyliśmy i szybko biegniemy. Ale ja biegam dookoła. Pięciutko. Pozostałe kółka 46. 45 jak coś. Dobra, to bardzo ładnie wam idzie. O, chyba złamałem kostę. Dobra, Bolo, udało się. Dobra, ale nadal nie ma kostek. Gdzie wy jesteście? Dawaj do kina. Ale to kino! Podsuwam się.
Dobra, czekaj. Musimy się nie schować. Ała, jeszcze szkielet mnie tutaj boli. Do kibla. Dobra, do kibla. Ała. Tylko czekaj, gdzie jesteście, drogie dzieci? Ale my nikt nas nie ma nigdzie, gdzie ty jesteś, Bolek. Gdzie jesteście? 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 Wolek, spadnij tutaj. Żyję, żyję, ale to jest jakieś bardzo dziwne miejsce. Wiesz co, my musimy się stąd jakoś wydostać. Czekaj, ja nic nie widzę. Panie Papilonie? Tak, ja mam na to rozwiązanie. Panie Papilonie? I co to za głos? Bo my ogólnie wpadliśmy do toalety. Co wy mówicie? Jesteśmy w kinie, wpadliśmy do toalety jako Skibidi Toilet. Bo nam chciało sobie iść z siku i musieliśmy iść do kibla. Czy wy sobie ze mnie żarty robicie? Nie, no, robimy żartów. Akurat to może dziwnie wyglądać, ale serio jesteśmy chyba w toalecie. Gdzie? Tutaj. Co wy robicie? A ta pan nam coś... Nie! Dobra, to skoro co już tu jest... Co wy robiliście? Skoro już tutaj jesteśmy, to może dostaniemy te telefony? Co wy robiliście? Nie, Bolek, ja nie mam metry! O nie. O, chyba padłem. Okej, Bolo, jesteś gdzieś tutaj? Gdzie? Bo ja jestem koło basenu i się palę. Tak, bo jest mały problem z palionym, bo coś ewidentnie nie tak. On chyba na nas się jakoś mocno obraził. Albo coś zrobiliśmy nie tak po prostu. Musimy uciekać, musimy, dobra, ja się chowam jak najdalej, wiesz? Ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Ja też nie, Gdzie jesteście? Albo teraz masz ładny głos. Normalny głos ma. Normalny głos, to myślisz, że już jest git? Może już się obudził. Halo? Jesteśmy koło domu, Lolo. Jestem przed swoim domkiem. Cześć, Pajon, jak tam? Co się stało? To byłeś ty? Kto? O Jezus! Przyszedł do nas surowy palion i nam zaczął rozkazywać. Musieliśmy sprzątać dom. Biegać 48 okrążeń dookoła twojego domu. Dom jaki surowy palion? O czym wy gadacie? No taki duży i z takim głowem. Pytanie. Masz może telefony w ekwipunku? Skąd? Masz czy nie? Ej, masz! No. A kogo to? To jest grane. Mamy telefony, Bolek, udało się! Dobra, idziemy grać w Brawl Stars. Elo, Palion! What? Dobra, Bolo, całe szczęście już się udało, ale teraz możemy całe dnie spędzić na graniu Brawl Stars. Możemy grać, ale to był jakiś kosmar. Nie wiem, co mu się stało, ale ważne, że jest dobrze. Ważne, że jest dobrze i mam nadzieję, że już tak nigdy więcej w przyszłości nie będzie.